Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Po raz kolejny z Tomaszowa Mazowieckiego, z Areny Lodowej. Trwają jeszcze Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim, w łyżwiarskim wieloboju. Ale to już jest drugi dzień i za chwilę ta rywalizacja będzie rozstrzygnięta. Ja te Mistrzostwa Polski wykorzystuję, żeby zaprosić do rozmowy olimpijczyków, naszych reprezentantów i dziś udało mi się zaprosić Kaję Ziomek. Kaja tutaj znalazła chwileczkę, aby z nami porozmawiać. Bardzo się z tego cieszymy. Dzień dobry Kaju, jak się czujesz? Dzień dobry, bardzo dobrze. Super, słuchaj, zawsze jesteś uśmiechnięta, zawsze pozytywnie nastawiona. Ja w tobie to, powiem szczerze, nawet podziwiam, bo to jest duża umiejętność i duża sztuka. Ale tak naprawdę ten czas teraz ostatni, te ostatnie dni i godziny to są troszeczkę chyba nerwowe, prawda? Obostrzenia, ja bym bardzo chciał stanąć obok ciebie, przybić piątkę, no ale musimy zachować dystans i wy cały czas, każdego dnia przeżywacie taki mały stresik, bo się testujecie i chodzi o to, żeby nie było pozytywnego testu, żebyście mogli przeżyć zaślubiny olimpijskie, a potem wsiąść do samolotu. Jak to wszystko znosisz? Tak, to prawda, ten czas jest taki nerwowy dość, codziennie praktycznie robimy testy kasetkowe, w międzyczasie jeszcze PCR, właśnie będąc już tutaj rano na zawodach, czekałam na wynik i sprawdzałam. No niestety nie mamy na to zupełnie wpływu, robimy co możemy, czyli zachowujemy dystans i jakby faktycznie pilnujemy się, żeby było jak najbezpieczniej, no ale jeżeli cokolwiek się wydarzy, no to tak naprawdę nie możemy nic z tym zrobić. Jest to stresujące, ale staramy się gdzieś tam te myśli jednak kierować już do Pekinu, do tych startów i na tym, żeby się skupić jednak na treningach, a nie na zamartwianiu się, czy za chwilę się gdzieś nie zarazimy. Powiedz szczerze, czy ty sądziłaś, że ten sezon olimpijski, te starty w zawodach Pucharu Świata będą dla ciebie tak udane? No bo naprawdę wyniki tylko pozazdrościć. Ja powiem szczerze, że od lat się interesuję łyżwiarstwem szybkim, to tak od czasu Artura Wasia czy Artura Nogala, no to jakoś nie widziałem później takich możliwości, szczególnie jeśli chodzi o dziewczyny, że będziemy mieli takie sprinterki, które pojadą na Igrzyska Olimpijskie i jeszcze będziemy tam po cichu liczyć na to, że one powalczą o medal. Czy to dla ciebie jakaś niespodzianka? Czy się spodziewałam? Spodziewać się nie spodziewałam, że wyniki będą aż tak dobre, bo ten sezon był naprawdę niesamowity dla nas, w ogóle jako dla całej grupy sprintu. Chociaż po cichu gdzieś tam liczyłam, bo ten sezon olimpijski to jednak jest sezon olimpijski, tutaj się dzieją cuda, tutaj się po prostu dzieją niesamowite rzeczy. Włożyłam masę pracy w to, żeby być dobra, żeby jeździć na wysokim poziomie w tym sezonie. Dużo rzeczy jakby się udaje, więc liczę na to, że ta pasca jeszcze nie minęła i że tak naprawdę będzie jeszcze lepiej. Słuchaj, jedziesz na 500 metrów, to jest taka konkurencja no bardzo trudna pod względem technicznym, bo jeżeli tam się jedzie na średnie dystanse czy na długie szczególnie, no to wiadomo, że nawet jakieś tam potknięcie, jakiś błąd techniczny, lód jakoś wybacza, prawda? Można to wszystko jeszcze nadrobić i poprawić, a na 500 metrów nie ma na to czasu. Czy ty masz jakiś swój sposób, aby przejechać bieg idealnie, bezbłędnie? Chciałabym wiedzieć, jak to zrobić, żeby przejechać bieg idealnie, bezbłędnie. Łyżwiarstwo szybkie ogólnie jest bardzo trudną dyscypliną, a sprint jest faktycznie, nie wybacza błędów, więc przed startem skupiam się na tym, żeby jakby zachować wszystkie te elementy odpowiednie i jeżeli mój bieg będzie bezbłędny, to będzie dobry bieg. No tak, właśnie, jeżeli będzie bezbłędny, chyba każda z uczestniczek tej rywalizacji na 500 metrów będzie właśnie o tym myślała, żeby ten mój bieg był bezbłędny, bo wiadomo, że każda z Was przygotowała się najlepiej jak mogła pod względem fizycznym, kondycyjnym, prawda? Pewno też mentalnym, ale chodzi o to, żeby jeszcze tego błędu nie było. Ty w kadrze rywalizujesz z Angeliką Wójcik. Mamy takie dwie fantastyczne sprinterki. Jak ta rywalizacja przebiega? Czy to dla ciebie jest taki bonus, który cię napędza jeszcze do pracy, mobilizuje? Czy czasami trochę się denerwujesz, że na przykład Angelika była od ciebie szybsza? Nie, absolutnie nie.
Jesteśmy na treningach, startujemy razem i ze sobą na zawodach rywalizujemy, ale to jest tylko i wyłącznie rywalizacja czysto, czysto zawodowa. Z innymi zawodniczkami z innych krajów również nawiązujemy bliskie relacje i rozmawiamy, więc to jest wszystko oparte. Stajemy na lodowisku, jesteśmy ze sobą rywalkami i jakby poza torem jakby to wszystko gdzieś ucieka. I czy mnie to napędza? Jakby wyniki wszystkich zawodniczek na świecie mnie napędzają, bo każdego dnia chcę być lepsza, na każdym treningu chcę być lepsza, więc to, czy Angelika jest tutaj, czy byłaby gdzieś za granicą, jakby nie ma żadnego znaczenia, po prostu ja walczę o to, żeby być jakby za każdym razem lepsza od siebie, żeby swoje czasy poprawiać, żeby swoje elementy techniczne poprawiać, tak naprawdę. A w czym upatrujesz ten sukces grupy sprinterskiej, bo o takim sukcesie na pewno można mówić. Są dziewczyny, są chłopaki, naprawdę jesteście silną ekipą. Nawet słyszałem takie opinie, że w tej chwili Polacy mają najlepszą grupę sprinterską na świecie. Skąd taki progres, taki postęp według Ciebie? Według mnie to się wzięło z tego, że w tym sezonie bardzo dużo z nas postawiło na indywidualne dość przygotowanie, że jakby jesteśmy grupą, mamy wspólny plan treningowy, ale wiele z nas jakby wiele rzeczy robi indywidualnie, dostosowuje jakby plan treningowy pod siebie, czy to trening siłowy, czy inne elementy i jakby trener na to pozwala, że każdy robi swoje i myślę, że to wpłynęło na nasze sukcesy. Jasne. Trener to wiadomo, trener, tak? Ale wiem, że też trochę współpracujecie z Arturem Wasiem, że on Wam trochę tam podpowiada. No przecież jest bardzo doświadczonym sprinterem, przecież swego czasu stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Czy Ty też starasz się czerpać taką wiedzę bezpośrednią dotyczącą techniki właśnie od niego? Oczywiście, że tak. Jakby Artur jest super doświadczonym zawodnikiem, niesamowicie potrafi przekazać swoją wiedzę, potrafi dostosować jakby przekazywane informacje, mam wrażenie, do każdego z nas i jakby nasz trener zrobił nam bazę, przygotował nas, a tak naprawdę myślę, że Artur teraz doszlifowuje jakby każdego z nas i jestem pewna, że nasze wyniki możemy w dużej mierze zawdzięczyć właśnie Arturowi. No proszę, to ciekawa opinia i ciekawa taka deklaracja. Faktycznie chyba ta współpraca trenerska tak fajnie się uzupełnia. Zresztą ja jak się dowiedziałem, że Artur Waś jest przyporządkowany troszeczkę jako asystent do tych długich dystansów, byłem zdziwiony, no bo przecież Artur to sprinter z krwi i kości i tak chyba naturalną rzeczą się wydaje, że on powinien chyba iść w tym kierunku, prawda? Zabiegaliśmy od początku o to, żeby Artur był z nami. Niestety to nie było zależne od nas, ale gdzieś tam już wcześniej trochę, kiedy mogliśmy, podjeżdżaliśmy do Artura prosić o jakieś wskazówki odnośnie technicznych elementów na lodzie. Później troszeczkę gdzieś tam były sytuacje, gdzie nasz trener został z pozytywnym wynikiem testu na COVID zamknięty w hotelu oddzielnym na Pucharze Świata w Norwegii. No i wtedy Artur trochę więcej jakby na trochę dłużej dołączył do nas i jeszcze więcej mógł nam przekazać. I faktycznie, jeżeli oni ze sobą współpracują, a tak się dzieje, to myślę, że to tworzy w ogóle, daje fajny efekt. Powiedz Kaja, czy ty masz wyobrażenie tego biegu na 500 metrów? Czy ty na przykład masz już zaplanowane, jak chcesz otworzyć ten bieg, jaki to czas by cię satysfakcjonował, jak chcesz przejechać później rundę? Czy gdzieś masz w głowie jakiś czas, jakiś rezultat, który no, będzie dawać jakby według ciebie szansę walki o medale? Absolutnie nie, bo torów w Pekinie nikt nie zna, nie było tam żadnych zawodów. Próba przedolimpijska została odwołana ze względu na obostrzenia covidowe i przeniesione zawody zostały do Holandii. Więc absolutnie nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jaki czas mnie satysfakcjonuje, bo nie mam pojęcia, co tam się będzie działo. Biegu też nie jestem w stanie sobie tak naprawdę zwizualizować, bo nie mam pojęcia, czy trafię na wewnętrzny tor, czy na zewnętrzny tor. To tak naprawdę ta wizualizacja dopiero wystąpi przed biegiem. Więcej rzeczy tak naprawdę się okaże, jak już będziemy na miejscu, jak to wygląda, jak ten lód pod nogą jest. Ja po prostu marzę o tym, żeby ten bieg był idealny i żebym nie miała sobie nic do zarzucenia po starcie. A jak myślisz, czy przypadkiem Chińczycy nie będą kombinować z lodem? No bo tak jak powiedziałaś, właściwie cały świat jedzie w ciemno. Ten lód, ten tor będzie taką niewiadomą. Dopiero jak tam się znajdziecie, to będziecie mogli potrenować. Ale tych treningów wcale nie będzie tak dużo. No i czy nie obawiacie się tego, że gospodarze tak troszeczkę pod siebie przygotują taflę lodową? Przecież to ma znaczenie.
No tak, ale tak naprawdę lud wszędzie jest inny. Na każdym lodowisku na świecie lud jest inny i... No i nic z tym nie możemy zrobić. Na trakcie zawodów dla każdego będzie taki sam i jakby też nie chciałabym się doszukiwać żadnych teorii spiskowych, bo to tak naprawdę tylko i wyłącznie może pogorszyć moją sytuację, jak zacznę o tym myśleć, że ktoś tutaj knuje, żebym miała gorzej. Nie, ja tam jadę z takim przygotowaniem, z taką myślą, że lód mamy dla wszystkich taki sam. Ja też jestem taką zawodniczką, która nie zwraca uwagi na to, czy lód jest twardy, miękki, czy taki, gdy się tym nie przyjmuje. Ktoś mi pyta, jak jest lód, ja mówię, nie wiem. Ja wiem, jakie są moje nogi w tym momencie, to czuję, a nie będę się tutaj jakby rozwodziła nad tym, jaki jest lód, jaka jest jego temperatura, bo to też jest inne w każdym miejscu. Więc po prostu ja jadę, co zostanę, to po prostu to wystartuje. I to, czy będę w dobrej dyspozycji, jakby pozwoli mi osiągnąć dobrego wyniku, a nie czy lód był akurat cieplejszy lub zimniejszy. A to fajne, że nie szukasz jakichś tam jeszcze takich wymówek, chociaż podejrzewam, że pewno masz bardziej, nie wiem, lubisz bardziej twardy lub miękki lód jakoś ze względu na swój styl jazdy, prawda? Ale jeżeli nie szukasz takich wytłumaczeń, to bardzo dobrze, to mi się podoba. A powiedz mi tak szczerze, czy na przykład na igrzyskach w Pekinie chciałabyś w parze pojechać z Angeliką Wójcik? Nie ma takiej możliwości. Na igrzyskach olimpijskich jakby jest tak dobierane, że zawodnicy z tego samego kraju nie mogą razem startować i uważam, że to jest bardzo fajne, no bo mamy też jednego trenera i jakby no, fajne jest to, że można rywalizować z zawodnikami z zagranicy, ale tak naprawdę kto będzie moją parą, to bez znaczenia. Ja tam staję i ja jadę tylko i wyłącznie po to, żeby mieć swój bieg jak najlepszy, a nie żeby pokonać swoją rywalkę w parze, no bo jeżeli bym się na niej skupiła, to mogłabym pominąć wiele elementów technicznych swoich i to tak naprawdę spowodowałoby tylko i wyłącznie, że mój bieg byłby gorszy. A jest jakaś zawodniczka, z którą byś chciała pojechać w parze? Taka szczególna? Fajne, jak tak myślę sobie o takim biegu idealnym, to fajne jest startować z zawodniczką, która jest większa. Może to dziwnie zabrzmi, ale faktycznie jeżeli startuję z toru zewnętrznego i mam przed sobą zawodniczkę, która jest większej postury, mogę się za nią schować na tej prostej zmiennej, a to faktycznie daje sporo. I taki właśnie miałam swój bieg podczas Pucharu Świata w Stavanger, gdzie startowałam z toru zewnętrznego z Rosjanką Darią Kaczanową i tak naprawdę schowałam się za nią na tej drugiej prostej. Dało mi to jakby mniejszy opór powietrza i z automatu większą prędkość i tak naprawdę fajnie. Jakby ciężko jest zakładać jakąś taktykę podczas biegu na 500 metrów, ale jeżeli się trafi fajny tor i fajną zawodniczkę przed sobą, to naprawdę można to wykorzystać. To powiedz mi jeszcze, co sobie pomyślisz, jak staniesz na starcie? Masz jakiś swój ceremoniał, jakieś myśli, które ci przychodzą do głowy przed takim ważnym startem, kiedy wiadomo, że no, walczy się właściwie o wszystko, o życie, o całą karierę, o te wszystkie lata, które się poświęciło uprawianiu tej dyscypliny. O czym ty tak naprawdę będziesz myślała? Czy wyczyścisz głowę i w ogóle nie będzie żadnych myśli, tylko skupienie? Jak to u ciebie będzie wyglądało? Mam nadzieję, że przed startem nie przyjdzie mi żadna myśl o tym, że od tego biegu zależy reszta mojego życia, tylko będzie tak jak zawsze, że stanę na starcie i skupię się na tym, co mam teraz zrobić przed sobą, czyli popatrzę przed siebie, zobaczę to wejście w wiraż i jakby w głowie sobie ustawię, wyceluję, w którym miejscu mam dokładnie wejść i to będą jedyne myśli przed biegiem, które będą mi towarzyszyły, to wtedy będzie dobrze. No dobrze, słuchaj, oczywiście kibice, ja tak samo życzymy ci wszystkiego naj. Nie będę cię pytać, jakie miejsce cię będzie satysfakcjonować, bo wiemy, że jedziesz tam walczyć o medal i oczekiwania są na pewno duże. Czy te oczekiwania kibiców, bo zaczęto o was mówić w ogóle, o tej grupie łyżwiarskiej, że to mogą być jedyne medale polskich reprezentantów na tych igrzyskach. Czy te oczekiwania troszeczkę was nie przytłaczają? Ja staram się to wpuszczać jednym uchem, wypuszczać drugim, jakby w ogóle się nie skupiać na tym, co ludzie mówią i jakie oczekiwania stawiają nam, bo ja też mam wobec siebie oczekiwania. Ja mam swoje marzenia, ja tam jadę i marzę o tym, żeby zdobyć medal olimpijski. I staram się właśnie ludzi nie słuchać, bo to może powodować jeszcze większą presję. Jak wiadomo, presja tłumu nigdy nie robi żadnemu zawodnikowi dobrze, więc po prostu lepiej to puścić bokiem. Ewentualnie później poczytać, posłuchać, co ktoś mówił, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy ma to sens. Lepiej to puścić bokiem, robić swoje i jeżeli się uda, to będziemy cieszyć się wspólnie. Jeżeli się nie uda, to mam nadzieję, że będziemy się dalej wspierać wspólnie. To możesz jeszcze powiedzieć kilka słów do kibiców, jak masz ochotę. Proszę. Drodzy kibice, bardzo bym chciała, żebyście byli z nami i kibicowali nam na dobre i na złe, bo my na pewno damy z siebie wszystko i od lat wkładamy w sport całe nasze serce. Dziękuję ci, Kaju, za rozmowę, za to, że znalazłaś czas.
Słuchajcie, Kaja Ziomek, tak troszeczkę z odległości, popatrzcie. Nie mogę do niej podejść, ale bardzo serdecznie jej dziękujemy za tę rozmowę. Kaja pozdrawia Was. Ja dziękuję też. Bardzo. Dzięki, do zobaczenia.